Przechodzimy do kolejnego punktu, punktu D. Jest to projekt zarządu, dotyczy realizacji zadań projektowych na 2012 rok. Bardzo proszę pana radnego o przedstawienie. Dotyczy realizacji zadań projektowych na 2012 rok. Paragraf pierwszy. Rezygnuje się z realizacji zadania projektowego podjętego uchwałą nr 8 przez 128 z 2011 Rady Dzielnicy 12 z dnia 5 lipca 2011 rok otwarty konkurs ofert w obszarach organizacji zimowych i letnich obozów sportowych, kwota 10 tysięcy złotych. Paragraf drugi. Przeznacza się środki finansowe w wysokości 10 tysięcy złotych zabezpieczone na zadanie jak wyżej, na zadanie pod nazwą remont instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 117 przy ulicy Kurczowa 15 w Krakowie. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. Rezygnacja z zadania priorytetowego ujętego w paragrafie pierwszym wynika z braku możliwości ogłoszenia przez Wydział Sportu Urzędu Miasta Krakowa wyników otwartego konkursu ofert w obszarze organizacji zimowych i letnich obozów sportowych w 2012 roku i w konsekwencji z braku możliwości realizacji zadania. Dziękuję bardzo panu radnemu za przedstawienie projektu zarządu. Ja może dodałem tylko, że wynika to oczywiście ta niemożliwość ogłoszenia otwartego konkursu ofert no, ze względu na, można powiedzieć, bardzo, bardzo trudną sytuację finansową miasta. W związku z tym no, te środki, które były tutaj zabezpieczone kwotą 10 tysięcy złotych na organizację zimowych letnich obozów sportowych, no, jest szansa przeznaczyć właśnie na to zadanie w Szkole Podstawowej nr 117. Także nie wiem, czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos w tej sprawie. Bardzo proszę, pan przewodniczący Komisji Sportu. Skoro skarbnik nie wyraził zgody na pokrycie, organizacji obozu, to da zgodę na wykonanie tego zadania. Dla mnie to jest coś w tym momencie niezrozumiałe. Jedno zadanie się puszcza przez skarbnika, załóżmy to, a poprzednie się skarbnik nie dopuszcza do realizacji. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, wydaje mi się, że skoro to było przetaczone na sprawy dotyczące sportu, to tak trochę lekką ręką przeznaczamy to na zakres remontowy szkoły. Ja przypomnę, że jak na poprzedniej sesji dyskutowaliśmy na temat projektu uchwały dotyczący remont nawet infrastruktury w szkołach, gdzie szkoły otrzymały po 2, 3, 4 tysiące bodajże, a tu nagle z dziedziny sportu przerzuca się do oświaty. Pan przewodniczący o tym wspominał przed wyjazdem w czwartek, ponieważ szkoda, że to nie było poruszone na komisji, bo gdyby ja mogę przyjąć to do wiadomości, ale szanuję swoich członków komisji, którzy no, przypuszczalnie byli zaskoczeni tym projektem uchwały. Także no, powiem, że taka sytuacja troszkę niezręczna i teraz trzeba znaleźć jakieś logiczne wyjście. Jeśli Państwo zadeklarujecie, że na rozumie, że jest okres teraz już gorący, lada moment będzie się kończył rok, trudno pewne rzeczy w ostatniej chwili zrobić. A jeśli zadeklarujecie, że w przyszłym roku ta kwota zostanie zwrócona na potrzeby Komisji Sportu, no to wtedy ja ze swej strony przynajmniej wiem, jak Państwo z Komisji Sportu do tego się odniosą. Dziękuję panu przewodniczącemu. Tu jeszcze pan Stanisław Ziob był pierwszy, potem oddam. Proszę pana radnego o zabranie głosu. Proszę państwa, kluby sportowe w naszej dzielnicy są w sytuacji tragicznej. Nie mają na bieżące opłaty za energię, za wodę, nie mówiąc o zapłacie za trenerów. Więc jeśli my z pieniędzy, które były na sport przeznaczone, dajemy to nagle na remont szkół, no to coś się złego dzieje w dzielnicy. Coś złego się dzieje. No jak można z dziedziny sport przerzucać nagle na oświatę? A kiedyś tą oświatę żeśmy no, dyskutowali mocno. Zresztą dajemy potężne środki na oświatę w porównaniu do sportu. Dziękuję bardzo panu radnemu. Bardzo proszę pan radny. Projekt zmiany jest projektem zarządu.
posłuchamy, chcemy posłuchać, czym się zarząd kierował, jakie na to ma uzasadnienie. Dobrze, tak w nawiązaniu może do zapytania po pierwsze pana przewodniczącego Komisji Sportu, również panów radnych, odpowiem w ten sposób, że przede wszystkim jakby tutaj w trosce o możliwość ewentualnie wykorzystania tych środków, jakby ta przesłanka, jeśli chodzi o paragraf drugi zarządu, właśnie była tutaj zasadna. Natomiast tak jak wspominał pan przewodniczący skarbnik, jakby tutaj w ogóle zanegował kwestię organizacji zimowych i letnich obozów sportowych w tej sytuacji finansowej miasta. W związku z tym jest szansa, że te środki uda się wykorzystać na to zadanie, które jest zawarte w paragrafie drugim, ale tak jak powiedziałem, jest to tylko szansa. Nie wiadomo, czy skarbnik zgodzi się na to zadanie. Może musi. Czy istnieje szansa, że tak czy tak on nie przepadł? Istnieje, takie prawdopodobieństwo. Ale jest szansa też, że mogłyby zostać po prostu w Komisji Sportu i my moglibyśmy te środki wykorzystać na jakieś cele sportowe. No, skoro to są nasze pieniądze. Mówiąc mówię, Komisja Sportu. No tak jak już powiedziałem, jeśli nie skarbnik... Nie, myślę, że po prostu, jeżeli komisje posiadają środki, znaczy z Gregorzem się zgodzę z tym, jeżeli posiadają środki, to nie trzeba je jak najszybciej wykorzystywać, bo im bliżej końca roku, tym stuprocentowa szansa jest na to, to już nie prawdopodobieństwo, szansa na to, że przez miasto nic nie przejdzie. Wiadomo jak jest, no jest ciężko w całym kraju i tutaj wiadomo, że każda spółka, która pada, jak najpóźniej, że tak przepada. Natomiast no, jak Grzegorz powiedział, że szkoda, że tego na komisji nie było, że komisja nie była sama decyzji podjąć w tym temacie, co z własnymi, bo to rozumiem, że są środki komisji sportu, tak? Czy to jest w ramach zadań priorytetowych? Myśmy jak gdyby informację prezydenta no, przyjęli do wiadomości do komisji. Nie rozmawiamy. Także no, wydaje mi się, że według mnie najważniejsze jest to, że mówi od państwa deklarację, że w przyszłym roku ta kwota jak gdyby wróci do Komisji Sportu. I ja rozumiem, no są potrzeby w szkołach, tak, w każdej dziedzinie, czy puszczanie już szkoła poczyniła jakieś działania, to jest sprawa jakaś no, priorytetowa. Nie jestem przeciwny, gdyby ktoś nie odebrał, że jestem przeciwny tej szkole, że mamy zostanie i tak dalej. Jest potrzeba, tylko oczekuję deklaracji, że w przyszłym roku te pieniążki zostaną. Dziękuję bardzo. Zarząd, dlaczego tego nie było na Komisji Sportu? Przecież może Komisja Sportu by wyszła z jakąś inicjatywą na jakąś. No tak dla zasady, no, jeżeli jest ta Komisja Sportu, to nie wiem, że to z Komisji Sportu. Nie rozumiem tego. Dobrze. Oczywiście to zaraz zarząd się ustosunkuje do tego pytania. Bardzo proszę pan radny. Czy zarząd no, alternatywne zadania rozważane w wykorzystaniu tych 10 tysięcy złotych, czy tylko to jedno i... To dobrze odpowiem, że po prostu jest szansa, istnieje szansa na to, że ponieważ ta szkoła akurat numer 117 jest jednostką samobilansującą się, w związku z tym jest możliwość, że te pieniądze po prostu będą wykorzystane. I jakby to była główna przesłanka zarządu, którą się kierował właśnie przygotowując ten projekt uchwały. Natomiast jeśli chodzi o pytanie pana radnego Lasoty, to tutaj może oddam koleżance głos. No, ja uczestniczyłam w Komisji Sportu i informacji nie miałam, dopiero dowiedziałam się na zarządzie, który był po Komisji Sportu, o takiej możliwości. Też kierowałam się taką informacją, że szkoła 117 nie przechodzi wszystkich procedur, bo jest właśnie samodzielną szkołą i jest łatwo, jeżeli przyzna te pieniądze. Dla szkoły. Nie mamy tego, chodzi o zasadę, że jest Komisja Sportu. Ja już nie miałam z kim spotkać. Czy ta informacja w ogóle z miasta przyszła po Komisji Sportu? Także dla jasności. Ja już nie miałam możliwości na komisji z powrotem wrócić z tym tematem, ponieważ ja dowiedziałam się po komisji. Nie, ale informacja o tym, że te pieniądze nie będą na Komisji Sportu możliwe do... Przyszła już po Komisji Sportu ostatniej, tak? Nie, informacja, że skarbnik nie wyrażał szkoły, przyszła na komisji. Była na komisji, myśmy przyjęli do wiadomości. No i to nie podjęliśmy żadnych działań, to się... A mieliście jakąś propozycję, żeby się wypowiedzieć w tym temacie? Nie było żadnej propozycji. Była propozycja, panie przewodniczący? Nie. Nie było, bo myśmy nie odnieśli się do tego. Na razie skarbnik zablokował w ogóle generalnie pieniądze, jako tak.
A czy mieliście możliwość taką na przykład, żeby to wskazać, że potrzebujecie na przykład na jakąś, na jakiś cel związany ze sportem? Nie. Nie, sprawa wyglądała tak, dostaliśmy informacje i po prostu prawie 10 tysięcy przepada. A, przepada? No, w sensie tak. To jest inna informacja. Dobrze. No ja myślę, że bardzo proszę pan Marek Leno, będziemy powoli kończyć dyskusję w tej sprawie. Ja mam tylko jedną do tego taką małą uwagę, że jeżeli była informacja i Grzegorz jako przewodniczący komisji miał informację i Agata będąc członkiem komisji była na komisji, to w momencie kiedy powstał problem na zarządzie, że tak powiem, no mamy dosyć duży limit telefoniczny, można było zadzwonić. Uważam, że to byłoby uczciwe i takie na miejscu zadzwonić do przewodniczącego komisji i powiedzieć: panie Grzegorzu, Grzesiek albo cokolwiek tam by nie powiedział, bo jest taka propozycja, no i co w tym momencie powstanie jako projekt zarządu. No ani nie była godzina nocna, bo zarząd nie obradował po nocy ani nic. I można takie coś wykonać, żeby te relacje były, że tak powiem, zdrowe i uczciwe, można było do niego zadzwonić bez problemu. Sprawa jest czy na, ja bym tak, i tak samo powiedział, ale byś nie chciał, że taka propozycja jest. Panie przewodniczący, dobrze, ja bym powiedział przed wyjazdem, że taka jest sytuacja. No to cóż. Jak samo to się tak stało? A jeszcze tam, że to było. Odpowiedzi to są komisji priorytety, czy to są ogólne rady, priorytety, które zostały tam gdzieś? Nie, cały. Wiadomo, że środki priorytetowe są. Ja wiem, ale są wiadomo, w jakiś sposób. Na komisję, natomiast tak, oczywiście, to z tej puli. Komisyjne, tak? Ja mam propozycję podobną do propozycji pana przewodniczącego, z tym, że ta szkoła, która by wykorzystała te środki, po prostu będzie mieć potrącone w przyszłym roku z tego, co jest przeznaczone na jej szkołę, żeby pieniądze wrócili do komisji sportu. Jak szkoła to wykorzysta, panie? Jak wykorzysta. Bo może się uda. Bo może w ogóle, no. Do komisji i co, bo teraz no, to znaczy, szkoda, właśnie no, tu w trosce o te środki finansowe, tak jak tutaj było już powiedziane. My także rozumiemy całkiem dobrze. Może uda się akurat jeszcze w tym roku szkole. Ale bardzo proszę pani. Ja bym chciała się tylko zapytać, ponieważ tego co dobrze kojarzę, może się mylę. My się środki na szkołę dzielimy z innych środków, znaczy, no tak, ale to na remont i modernizację, natomiast też priorytetach też również z tego źródła są finansowane. A bo im też jak dostajesz, teraz dostaniesz, jeśli są powierzone, to są na remonty. A to jest właśnie remont. To jest remont. No tak, ale to w jakiś sposób szkoła ma zwrócić te środki. No dostaje mi na przyszły rok z tych środków, które obcięcie 10 tysięcy, to co teraz wychodzi? Komisja Edukacji będzie miała. Dobrze, ja tutaj zapisałem państwa uwagi, jeśli chodzi o ten projekt uchwały zarządu. W związku z tym, jeśli nie ma więcej pytań, więcej głosów w tej sprawie, poddaję projekt zarządu dotyczący realizacji zadań projektowych na rok 2012 pod głosowanie Szanownej Rady. Kto jest za przyjęciem tego projektu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała zarządu została przyjęta.